Cześć, z tej strony Bartek Bohdan z portalu PPCG Stock. Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy, dlaczego spodziewamy się hossy na GPW i jak się mentalnie do niej przygotować. Tak, mentalnie, bo to będzie duże wyzwanie dla psychiki każdego inwestora. Napisałem wtedy, cytuję, tytułem krótkiego wstępu, Fed wycofał się z dalszych podwyżek stóp procentowych i zmierza raczej w stronę wznowienia obniżek. EBC już dość otwarcie komunikuje powrót do łagodnej polityki monetarnej i wspieranie gospodarki. Inne banki centralne również uderzają w gołębie tony. To czytelny sygnał, że będzie presja na wzrost inflacji w otoczeniu bardzo niskich stóp procentowych. Polska giełda w takim otoczeniu prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy wejdzie w dłuższy okres silnych wzrostów. I dlatego właśnie trzeba się na to przygotować. Być gotowym do kupowania akcji w trakcie spadków w skrajnie niekorzystnym sentymencie, gdy wszędzie w mediach będzie można przeczytać o dalszych przecenach i beście. Będzie panował wszechobecny strach i będzie to skrajnie trudny moment wejścia na rynek. Za nami pierwszy kwartał 2020 roku i w efekcie pandemii koronawirusa spadek WIG20 do dołków z poziomu 2009 roku. Przejdźmy do faktów, na których wtedy bazowałem i zobaczmy, czy korespondują z bieżącą sytuacją. Fakt pierwszy – dysproporcje w wycenach. W sierpniu napisałem, że w stosunku do Niemiec czy USA, ogólnie krajów rozwiniętych, u nas jest tanio. Nie jest to jeszcze skrajnie niedowartościowany rynek, ale współczynniki są dużo korzystniejsze niż w USA i nawet wśród wielu krajów koszyka rynków wschodzących. Hossa w USA trwa już 10 lat od pamiętnego startu do druku dolara w 2009. Doprowadziła do sytuacji, w której w samych Stanach Zjednoczonych mamy wskaźnik CAPE na poziomie 30. Dla świata jest to 23,5. Przy takich wartościach dużo lepiej prezentują się rynki rozwijające się, a wśród nich w szczególności Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. W tym rejonie CAPE wynosi około 10 i jest to już bardzo atrakcyjny poziom dla globalnego kapitału. Stan na koniec marca 2020 jeszcze bardziej premiuje Polskę i nasz region. CAPE dla Polski wyniósł 7,5, teraz ceny trochę odbiły, więc jest w okolicach 8. Fakt drugi. Szansa dla małych i średnich spółek, ale później. W sierpniu rozmawialiśmy też o kondycji drugiej linii. Napisałem wtedy, że jeżeli już mówimy o kondycji bieżącej samej GPW, to najlepiej mają się spółki z WIG20. Mają też największy wskaźnik cena do zysku na poziomie około 17. Na ich tle o wiele tańsze były spółki małe SWIG ze wskaźnikiem cena zysk około 10. Gdy zacznie się hossa, najsilniej i jako pierwsze będą rosły spółki WIG20. Są duże, płynne i pierwsze będą celem kapitału zagranicznego. Dopiero w późniejszej fazie hossy zaczynają zyskiwać spółki małe i średnie, z tym, że one finalnie zyskują najwięcej właśnie z racji mniejszej płynności, a poza tym są niżej, czyli atrakcyjniej wyceniane na starcie. Jak to wygląda teraz? Cena do zysku w dołku marcowym spadła do około 9,2, czyli znacznie poniżej wartości około 12, którą widzieliśmy jako bardzo korzystną z punktu widzenia akumulacji akcji. To oznacza, że pojawiła się świetna okazja inwestycyjna w segmencie największych spółek. Pytanie, ilu inwestorów ją wykorzystało do uzupełnienia portfela dobrymi i tanimi akcjami. Indeks małych spółek, już wcześniej znacznie taniej wycenionych niż spółki WIG20, zbił swój wskaźnik cena-zysk do poziomu 8,5. W tym segmencie jednak można napotkać problemy z płynnością. W przypadku spółek średnich ten problem jest rozwiązany, bo pojawił się ETF na indeks MWIG40. Fakt trzeci. Kapitał zagraniczny, złotówka i WIG20 dolarowy. Idealna sytuacja dla inwestora zagranicznego to atrakcyjne wyceny akcji, czyli dyskonto w stosunku do pozostałych giełd. Im większe, tym lepiej. Oraz niedowartościowana waluta. To pierwsze już mamy i mieliśmy wcześniej. Drugie też się materializuje. Złotówka ostatnio osłabiała się w stosunku do dolara. Mamy sytuację, w której nasz rynek jest podwójnie atrakcyjny. Oczywiście ta dysproporcja może się jeszcze powiększyć. Indeksy GPW mogą zrobić falę wtórną lub test wolumenowy marcowych dołków, a złotówka może się jeszcze osłabić. W takim otoczeniu najchętniej funkcjonuje kapitał zagraniczny na GPW. Dlaczego? Po pierwsze, za tę samą ilość dolarów można dostać więcej złotówek, by kupować polskie akcje. Przykładowo, jeżeli duży fundusz chciałby zainwestować na polskim rynku na przykład 500 milionów dolarów, to przy kursie około 4 zł będzie miał niecałe 2 miliardy złotych na zakup polskich akcji. Przy kursie 4,25
to już 2 miliardy 125 milionów, czyli 160 milionów złotych więcej. To nie wszystko. Gdy z poziomu np. 4,25 złotówka zacznie się umacniać, wchodząc w HOSSE, to nawet jeżeli kurs akcji będzie stały, to przy dolarze jako wspólnym mianowniku dla inwestycji inwestor zagraniczny zyskuje. W czasie HOSSY 2003-2007 nasz rynek, mam tu na myśli WIG20, zyskał około 500% i to bez dywidend. Z nimi zysk jest jeszcze większy. Jednocześnie w 2003 roku kurs dolara był na poziomie około 4 zł. Aktualnie dolar kosztuje około 4,20. Powoli zaczynają się budować dobre warunki dla zagranicznych inwestorów. Z punktu widzenia relacji waluty lokalnej do dolara, nasz rynek jest jeszcze atrakcyjniejszy niż w 2003. Trzeba mieć też świadomość, że ceny mogą jeszcze siłą rozpędu spadać, ale też będzie to inwestycja na lata, a nie łapanie dołka, by sprzedać akcje z niewielkim zyskiem. Pierwszy ruch w górę może być bardzo gwałtowny i wielu inwestorów będzie ulegało pokusie, by zrealizować pokaźny początkowy zysk. To już obserwujemy, bo po gwałtownym odbiciu z okolic 1250 punktów do około 1650 na WIG20 pojawili się pierwsi chętni do realizacji zysku. Media podkręcają dodatkowo atmosferę niepewności, a analitycy nadal są nastawieni do akcji pesymistycznie, podobnie jak ekonomiści do realnej gospodarki. To mnie akurat nie dziwi, bo ich podejście zmieni się dopiero, gdy ceny od dołka zniosą 62% spadku, a najlepiej jak wrócą nad szczyt. Wtedy będzie można odtrąbić zakończenie trendu spadkowego i powrót HOSSY. Szkoda tylko, że ceny akcji będą wtedy 100% wyżej i o tyle samo wzrośnie ryzyko inwestycyjne. Fakt czwarty. Globalny przepływ kapitału. Już od 1988 kapitał regularnie przenosi się z rynków wschodzących na rynki rozwinięte i z powrotem. Lata 1988-1993 to był czas rynków wschodzących. W kolejnym cyklu 1994-2000 zyskiwały Stany Zjednoczone. Zwieńczeniem była bańka internetowa. Znów zmiana w kolejnym cyklu i świetne wyniki rynków wschodzących w okresie 2001-2007. W tym cyklu mieści się ostatnia HOSSA na GPW ze szczytem WIG20 na prawie 4000 punktów. W ostatnim cyklu kapitał głównie dzięki umocnieniu dolara lokował się w Stanach Zjednoczonych, wynosząc SP500 na ponad 3000 punktów kosztem rynków wschodzących. Czas na kolejną zmianę. W jednym z ostatnich filmów pokazałem Wam diagram migracji kapitałów pomiędzy rynkami i poszczególnymi klasami aktywów. Tutaj nic się nie zmieniło, jednak koronawirus pogłębił i przyspieszył pewne procesy. Fakt czwarty. Stymulacja fiskalna i monetarna. Pandemia i zamrożenie gospodarek w połączeniu z olbrzymią przeceną ropy naftowej i skokowym spadkiem popytu na ten surowiec zmusiły rządy i banki centralne do działań na niespotykaną skalę. To już nie są programy rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset miliardów dolarów. Dochodzą do bilionów, a co ważne, te działania są skoordynowane na poziomie struktur takich jak Unia Europejska. W 2009 roku mieliśmy ratowanie systemu monetarnego. Teraz mamy z kolei bezpośrednie wsparcie podmiotów gospodarczych i konsumentów, czyli gospodarstw domowych. To słynne pieniądze z helikoptera. Sama wartość pomocy dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych przekracza już sumaryczną wartość kilkunastu powojennych planów Marshalla wyrażonych w bieżącym dolarze. A to tylko jeden kraj. W tym tygodniu Senat USA zatwierdzi prawdopodobnie kolejne 500 miliardów dolarów dla małych firm, o których paradoksalnie zapomniano. Jaki będzie skutek? Znaczący wzrost inflacji, co przełoży się na wyższe wyceny takich aktywów, jak na przykład surowce, w tym ropa naftowa, akcje spółek surowcowych i energetycznych oraz indeksy rynków wschodzących. Wejdziemy w ostatnią fazę, tak zwaną inflacyjną fazę ożywienia, która została już poprzedzona masowym delewarowaniem, czyli paniczną zamianą wszystkich aktywów na gotówkę w czasie apogeum marcowych spadków. Choć ceny akcji wyraźnie odskoczyły od dołka w marcu, to nadal można powiedzieć, że jest względnie tanio i na rynku mamy sporo okazji inwestycyjnych. Jeżeli macie wolną gotówkę w portfelu inwestycyjnym i Wasz horyzont obejmuje minimum kilka lat, to właśnie jest ten moment, gdy warto kupować tanie akcje wartościowych spółek. Nawet jeśli w tym roku wstrzymają dywidendy, tak jak to się dzieje w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. A jak wybrać dobrą spółkę i kiedy ją kupić? Cóż, ilu inwestorów, tyle metod kupowania akcji. Jeżeli chcecie poznać naszą strategię, zajrzyjcie na blog. Jest tam sporo przykładów. Jeśli spodobał Wam się film, możecie dać łapkę w górę. Coś jest niejasne lub chcielibyście wiedzieć więcej na temat inwestowania, akcji i ogólnie giełdy? Dajcie mi znać w komentarzu lub napiszcie do mnie. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i rozważnie działajcie na rynku. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.